6 sierpnia obchodzimy Dzień Przemienienia Pańskiego. W tym czasie wspominamy również błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, męczennika. Bronisław urodził się 11 marca 1915 roku w Słupsku. Po zakończeniu I wojny światowej jego rodzina przeniosła się do Bydgoszczy i tam Bronisław ukończył szkołę. W tym czasie był prezesem Solidacji Mariańskiej w gimnazjum w Bydgoszczy. W 1936 roku wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. 7 listopada 1939 roku został wraz z innymi alumnami i profesorami seminarium aresztowany przez Gestapo. Wobec propozycji uwolnienia, w zamian za wyrzeczenie się drogi do kapłaństwa, dał zdecydowaną odpowiedź. Raczej śmierć wybiorę, niż sprzeniewierzę się powołaniu, którym Bóg mnie zaszczycił. Osadzono go w więzieniu w Lądzie, wywieziono go potem do Szczeglina, a następnie trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a stamtąd 14 grudnia 1940 roku do Dachau. Zmarł w obozie 6 sierpnia 1942 roku na skutek wycieńczenia. Został beatyfikowany przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 błogosławionych męczenników. Od 2004 roku jest patronem Słupska. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Bronisława Kostkowskiego, któremu dałeś nieugiętą stałość w swoim powołaniu. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.